Dobra, nasz gość, jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest głos Dravena z League of Legends, Jacob z Mass Effecta 2, bodaj 2 to była, nie? Ziggy Król z Wiedźmina i tam 5 innych postaci i Król Sombra z My Little Pony, plus rola, za którą głównie tutaj doceniany nasz gość jest, reklama Piwa Tatra. Wielkie brawa, Mikołaj Klimek. Dziękuję. Już myślałem, że brawe rano. Jeszcze raz? Myślałem, że brawe rano. A, to też. Też leci. Tak. Nawet ostatnio zmieniałem końcówkę, chciałem powiedzieć, pakszot, który tam... Plus jeszcze, według filmu ja byłem sobie przygotowałem się przed tutaj rozmową, najczęstsza rola, jaką grasz, to jest w pozostałych rolach, ta pozycja 57 razy aż się pojawia. Bardzo dobra, słyszałem. Tak. Bardzo popularna też. Najpierw chciałem zapytać, jak tam od ostatniej naszej rozmowy szło nagrywanie, jakieś fajne projekty były przez ostatni rok? Nie, no pewnie, oczywiście, parę było. W Dzwoneczku na przykład zagrałem. A tutaj część osób chciało, żebym zwrócił uwagę na to, co Blizzard robił ostatnio. A? Pamiętasz może, co to było, czy to tak z automatu już wszystko? Jejku, wiesz co? Hearthstone, coś takiego? Hearthstone to jest gra? To jest gra, taka karcianka. Tam coś, 6 postaci podkładałeś. Główną rolę między innymi. Wiem, tak. Takiego chyba bodajże jakiegoś arabskiego tego. Czy jakiegoś... Nie wiem. Z3, ale mówię, że między innymi. Jest taka tendencja, że podkładasz postaci, które mają 2 takie wielkie topory i one grają główne role, tak jak w League of Legends był Draven. To tam był jakiś władca bestii, coś takiego. No, jeszcze jakiś taki arabski coś, nie wiem, czy to był książę, czy szejk, czy coś takiego. No, to kojarzę. No to też się zdarzyło przez ostatni rok. No oprócz tego bardzo dużo też innych rzeczy. No tak. To chciałem jeszcze poruszyć od razu, dostałem zapytanie, bo wiele osób dostrzegło, że w różnych grach tam, czy jakichś produkcjach animowanych zdarza ci się podkładać kilka postaci, no w tak. tym te postaci mają ze sobą interakcję, niestety, tak to się często zdarza. No też główna, też zależy od realizatora i też po prostu od tego, kto jakby robi obsadę. No ale czasami tak niestety bywa, że nie starcza materiału ludzkiego i trzeba zatrudniać tych samych aktorów do różnych postaci. Człowiek się stara zmieniać głos, no ale wiadomo, że możliwości są powiedzmy jakieś 5-6, a już dalej to już bardzo ciężko i niestety, no też pewien styl mówienia to się wszystko... Jak w ogóle to jest możliwe? W jaki sposób można próbować podejść do tego, żeby w sumie... No... jednym głosem, prawda? Zagrać 6 różnych postaci, które mogą mieć ze sobą interakcję i w ten sposób, żeby... Źle mam? Boże, masz jakoś leci na dół. Bardzo źle. Nie było problemów technicznych. To wytniemy, nie? No, tak mi się wydaje. I luzik. Jakie techniki można wykorzystać, żeby być w stanie odegrać te różne postaci na różny sposób? Wiesz co, podejść do tego? Po prostu znaleźć sobie odpowiedni głos. Pamiętam, że kiedyś w Simpsonach miałem taki dialog też sam ze sobą. No. A propos piłkarzy między Barneyem i... jeszcze takim ogromnym gościem, on tam się pojawiał bodajże w jednym odcinku. No i jakoś nawet to się udało, że ten, że jeden mówił, prawda, że kto tam jest najlepszy z tych. Jeden mówił, William Pitt, Lord Parmeson. William Pitt, Lord Parmeson. Także to po prostu kwestia wykształcenia głosu. Czyli da się. Da się, kwestia techniki, kwestia ćwiczenia, kwestia wykształcenia. Na przykład o różnych porach dnia można... Też. Albo po dłuższej rozgrzewce, dzień wcześniej, powiedzmy, tego typu próby. No tak. To też jest taka opcja, rozumiem. Jeszcze... Po weekendzie Dravena. To mogę sobie oprzeć tak tutaj, mieć to, co? Nie ma problemu. Dobra. Jeszcze 2 zapaleńców się zgłosiło, że oni chcą pouzupełniać film web. Tam, gdzie no dobra, są, super, gdzie są te, też jest te 57 pozycji w pozostałych rolach. To mi się wypieprza teraz. Do ręki. Tak sobie usiądę, nie ma problemu. Nie róbcie zdjęć, nie?
Improwizacja lekka, nie? I czy w ogóle jest taka opcja, że można napisać tak sobie, że a ten gość grał tego, a tego na filmie korzystać? Oczywiście, jak najbardziej. Oni to odpisują dobrze? Tak, bo jak z tego co widziałem, to tam jest jakaś może z połowa albo dwie trzecie tego, co rzeczywiście zrobiłem, ale znaczy, jak ktoś ma ochotę, to z miłą chęcią. Plus film webkami. No to te dwie osoby, one wiedzą o co chodzi. Mm-hmm. Teraz mam problem ze ściągą, daleko mam. I jeszcze od razu się pojawiło pytanie a propos tego, kurde. Ja sobie to tak... Ale ostatnio zauważyłem na YouTubie, że ktoś, nie wiem czy z was, czy jest tutaj, ale zrobił bardzo fajną rzecz, czyli porównał wszystkich królów, wszystkie sombry jakby z całego świata we wszystkich dubbingach. No wszystkie to nie, bo ich coś może tam kilkadziesiąt jest, ale tych najbardziej popularnych językach... No może nie wszystkie, ale najbardziej ten, europejski szczególnie. No i niezły wynik. No fajne, Mówili, że polski, super. No ci z Polski mówili, że polski jest najlepszy. No oczywiście, no, wiadomo. Ale a propos tej produkcji Blizzarda, bo tam z tego co sprawdziłem obsadę, nie chciałem wypisywać wszystkich osób, które tam brały udział, no bo w zasadzie musiałbym wypisać z tej czołówki powiedzmy osoby, które nie brały udziału, tam wszyscy byli. Jak różni się nagrywanie tak dużych produkcji w porównaniu do takich jakichś mniejszych dubbingów, gdzie 5 osób podkłada 50 postaci, a tutaj jednak podkłada większa ilość osób. Czy jest tam większa presja czasu, jak to wygląda z punktu widzenia od tej strony mikrofonu? Nakładem pracy głównie, no. To się różni. W sumie niczym innym, no też po prostu zależy to też od budżetu, który jest przeznaczony powiedzmy na jakąś grę, czy na produkcję dubbingową. No też umówmy się, że w grach są tak, no, jest to niestety specyficzna rzecz, że tych postaci jest zazwyczaj ogromna ilość. Niektóre mają do powiedzenia po 2-3 zdania, no i ciężko na przykład ściągać kolejne osoby do nagrywania takich rzeczy. Po prostu już się daje temu, kto gra jedną z głównych postaci, 2, 3, 4 takie dodatkowe. No i się po prostu gra, no, też ze względów ekonomicznych, żeby nie płacić kolejnej osobie na przykład za przyjście, też no, nie ma sensu, żeby płacić komuś parę złotych za powiedzmy, nie wiem, 10 wersów, także na tym to się głównie opiera. Jak z presją czasu tam jeszcze wygląda? Czy raczej się idzie na to, żeby każdą kwestię tam odegrać po kilka razy, czy raczej po razie i jedziemy, jest w miarę dobrze, dopóki coś się typowo nie wyłoży? To zależy przede wszystkim tak i od reżysera, a głównie zależy od tego, czy film jest, powiedzmy, czy to jest serial, który idzie do telewizji, czy ewentualnie gra komputerowa, czy film, który idzie do kina. Jeżeli jest to film, który idzie do kina, to rzeczywiście rzeźbi się bardzo długo te postaci. To normalnie jak, no już musi być wszystko przygotowane i zapięte na ostatni guzik. No jeżeli chodzi o seriale, no to wiadomo, że jest większa presja czasu. Jest jakby więcej osób też zatrudnianych do poszczególnych seriali, bo też tych postaci jest od groma. No i tak to wygląda. Ogólnie, jeżeli byś miał porównać nagrywanie z domu, a nagrywanie w studio, co jest lepsze, pod jakimi względami? Bo to większość z nas, jeżeli się nawet bawimy w jakieś tam amatorskie nagrywanie, no to raczej z domu nagrywamy, z wiadomych względów, bo nas do studia nie zapraszają. Ale jak to, jeżeli mielibyśmy porównać, jakby to wyglądało? Znaczy, no nagrywanie w... Porównanie, jakie są pozytywne cechy? Tu, co tam, tu, jak to by wyglądało, jeżeli byś miał oceniać? Znaczy, no w domu to wiadomo, że jest po prostu fajnie i przyjemnie. No ale na przykład dubbingi, no to ciężko nagrywać w domu, ponieważ jeżeli już coś robię u siebie, to zazwyczaj są to reklamy. Nie mam możliwości na przykład monitora, nie mam możliwości podłożenia się pod kłapy, zresztą ciężko by mi to było obsłużyć. No poza tym nie jestem tak biegły technicznie. No tak. Także jeżeli chodzi o dubbingi, to głównie nagrywa się w studiach. No i też wiadomo, że no przy takich dubbingach no musi być jednak reżyser. Także też zajmuje to troszeczkę mniej czasu, ponieważ od razu na miejscu człowiek po prostu zrobi te 3-4 duble powiedzmy, a nie, że zrobi dajmy na to jeden, odsyła, potem ktoś powie, że się nie podoba, trzeba z powrotem wrócić, znowu uruchomić sprzęt w tym domu i tak 4 razy. To właśnie to jest trochę niewygodne. Tak jest. A tak ogólnie, no to też prawdę mówiąc, jeżeli o mnie chodzi, to wolę jednak pracować poza domem, ponieważ no, spotyka się też ludzi przy okazji, nie tylko siedzi się w czterech ścianach. Właśnie, no. Także tą pracę domową traktuję raczej jako pracę dodatkową, powiedzmy, że już po wszystkich zajęciach wieczorem w domu siadam, powiedzmy, i
nagrywam te swoje zlecenia z całego dnia. Tak mi się bardziej, bardziej pod kątem prywaty skojarzyło co do tego odsyłania po kilka razy. Jak sobie radzić z upierdliwymi reżyserami, którzy chcą, żeby te kwestie nagrać po kilka razy, żeby oni mogli sobie powybierać. A nawet jak się wyślę, to cały czas im coś nie pasuje, cały czas, albo nawet w studio po prostu są nieprzyjemni. Jak sobie radzić z takimi ludźmi? Jest coś takiego, że ekipa na przykład, wszyscy aktorzy się zbierają, mówią, gościu, uspokój się, bo sobie pójdziemy do domu, zdarza się taka sytuacja? Znaczy się, w dubbingu się takie rzeczy nie zdarzają, przynajmniej ja się nie spotkałem. W teatrze, owszem, w filmie też czasami. Czyli to i to też specyfika pracy, bo przy dubbingu zazwyczaj pracuje się osobno. Nie pracuje się w grupie, pracuje się z realizatorem i reżyserem, tylko nagrywa się swoje kwestie. A jeżeli chodzi o film czy teatr, no to wiadomo, jest to praca grupowa, gdzie jakby... No, jak coś zaiskrzy, to wiadomo, że te emocje po prostu mają się od kogo zbierać w tej grupie, a tutaj no to zazwyczaj, nawet jak jest jakaś konfliktowa sytuacja, ona się bardzo szybko wyjaśnia. A jeżeli chodzi o upierdliwych reżyserów, takich, o których mówisz, to w większości oznacza, że to są dobrzy reżyserzy, ponieważ chcą wyciągnąć z człowieka, z aktora jak najwięcej, żeby to było jak najlepsze. No, jeżeli oczywiście ktoś się na tym zna, bo na przykład jeżeli pracuje w reklamach czasami, no to powiedzmy, że się siedzi w studio i przychodzą często ludzie z agencji reklamowej. Zazwyczaj to są 3-4 dziewczyny. Pół biedy, jak przychodzi reżyser reklamówki, bo on przynajmniej wie, czego chce. A tu przychodzą 3-4 dziewczyny i każda ciągnie w swoją stronę, reżyserując, kompletnie się oczywiście na tym nie znając. No i w ten sposób mniej więcej po 15 minutach nagrania to nawet Robert De Niro by zgłupiał chyba za tym mikrofonem. Z nadmiaru sprzecznych informacji. Jest. Także szczerze mówiąc, to jeżeli chodzi o upierdliwość, to najbardziej upierdliwe są dziewczęta z agencji reklamowych. Często. A też mnie zastanowiło, bo widziałem po YouTubach tak dalej, że ogólnie jeżeli chodzi o nagrywanie kwestii typu dialogi i tak dalej, to się umieszcza tych kilku aktorów i oni tam na zmianę nagrywają te swoje kwestie. Raczej to jest norma, czy tak jak wspomniałeś teraz, nagrywa się po kolei tam ewentualnie czasem słuchając tego, jak reagowali pozostali uczestnicy tej rozmowy? To kiedyś się nagrywało, tak jak mówisz, rzeczywiście, jak jeszcze robiła mama Miriam Aleksandrowicz, która robiła oczywiście, jakby startował ten dubbing w Telewizji Polskiej. Te pierwsze produkcje dubbingu, ja jeszcze pamiętam z racji mojego wieku, jak byłem mały, że to, jak to leciało w telewizji. No ale niestety, to jest właśnie ciekawe, dlaczego na całym świecie, w całej Europie jest dubbing, a u nas czyta lektor filmy. Spowodowane to było tym, że właśnie nagle w latach 80. Zabrakło pieniędzy. Po prostu kraj zbankrutował, nie było pieniędzy na robienie dubbingu w telewizji. Zawiesili to, no i wzięli najprostsze wyjście z sytuacji, czyli lektora. No i jak już, prawda, to wszystko minęło, już mniej więcej chyba od 20 lat już telewizja powinna podpisać umowę z, bo to tego Unia Europejska, przynajmniej telewizja publiczna, że każdy film powinien być dubbingowany, przynajmniej do wyboru napisy plus dubbing, albo dubbing. No ale tak się niestety nie dzieje, ponieważ ludzie się zazwyczaj, większość ludzi się tak przyzwyczaiła do tego lektora, że jak teraz słyszy film, powiedzmy, jakiś taki ludzki, jeszcze normalny, powiedzmy, fabularny, no to po prostu się buntują ludzie. No. Kwestia przyzwyczajenia. No. Myślę, że gdyby doszło do tego, że wszystkie filmy miały być dubbingowane, to jakieś 3-4 lata... No ciężko byłoby się po prostu ludziom przedstawić. Ale co jest trochę upierdliwe, bo zresztą lektor nie jest w stanie wyrazić aż tyle emocji, nie powinien być w stanie wyrazić emocji i pojawiają się sceny typu scena batalistyczna Władca Pierścieni, Aragornie, zabiją nas. I to jest... Masz rację, dlatego na przykład przy dubbingu, ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, przy lektorze. Przy lektorze niestety się troszeczkę przycisza całą oryginalną ścieżkę dźwiękową, żeby ten lektor też mógł jakby iść równolegle w tle. I tak naprawdę, jak sobie puścicie, są tak czy na HBO, czy gdzieś są możliwości, że na przykład można lektora sobie zmienić na napisy. Zróbcie sobie eksperyment, to zobaczycie, jak się różni dynamika filmu w dźwięku. Kompletnie inaczej ten film, cały podcast, całą muzykę, wszystkie efekty specjalne słychać, jak film jest w oryginale z napisami, a zupełnie inaczej, jak jest na to nałożony lektor. Po
prostu zanikają, nie słychać pewnych smaczków, szczegółów, jeżeli chodzi o dźwięk, niestety. Przy dubbingu natomiast byłoby słychać też, ponieważ jakby, no wiadomo, tylko jakby głosy aktorskie są zamieniane, a cała ścieżka dźwiękowa zostaje na tym samym poziomie. Plus, tylko to ma sens dalej, lektor, przy filmach, nie wiem, obyczajowych, jakieś tego typu rzeczy, bo tam nie ma sensu chyba aż tyle środków przeznaczać, żeby zrobić pełny dubbing jakiejś komedii romantycznej z Hugh Grantem, prawda? Znaczy się, wszędzie na świecie się przeznacza na to. Ludzie sobie inaczej tego nie wyobrażają. Mało tego, jak kiedyś, akurat jak robiłem Simpsonów we Włoszech, to zmarł aktor, który dubbingował, użyczał głosu Robertowi De Niro i włoski aktor Robertowi De Niro i Alowi Pacino. No to jak po prostu ktoś inny zaczął podkładać ich głos, to ludzie we Włoszech myśleli, że to zmarli ci amerykańscy aktorzy, a nie osoba ich dubbingująca. Tak czasami po prostu się wrywają w pamięć. Aż tak bardzo się przyzwyczaili po prostu do tego głosu. Jeszcze taka anegdota była, którą opowiadał Stanisław Mikulski, jak grał Klosa. No i jak był raz na Węgrzech, oczywiście to była popularność ogromna, wtedy to lata 60. Cały stadion ludzi był i on w samochodzie miał pobieżnie jechać dookoła tego stadionu. Wszyscy tam jako kapitan Klos w tym mundurze pozdrawiał publiczność tam w Budapeszcie na tym stadionie. No i samochód się zatrzymał. Następnym punktem programu było to, że dają mu mikrofon i miał przemówić. No i mówi, że dostaje mikrofon, zaczyna mówić, ale słyszy w głośnikach siebie, ale po węgiersku. Okazało się, że zrobili taki numer, że po prostu w bagażniku schowali aktora węgierskiego, który go dubbingował i po prostu jak tylko mu dali ten dali znak, to jak ten tylko zaczął mówić, to tamten zaczął walić po węgiersku to, co miał już przygotowane wcześniej z tego przemówienia. No i chłop zgłupiał. Zdziwił się, ponieważ nie był o tym poinformowany wcześniej. Ja się spodziewałem, ale tak mi się właśnie wydawało, że coś więcej widzę nowych twarzy, niż bym się spodziewał. Także jakbyśmy mogli wrócić do czegoś, o czym już mówiliśmy ostatnio, bo część osób nie sprawdziła sobie, albo te informacje są niedostępne. I jak to się u ciebie zaczęło z aktorstwem? Dlaczego, tak w skrócie, dlaczego taki sposób zarabiania na życie wybrałeś? Jak to u ciebie wyglądało z początkiem kariery? Skąd się wzięła ta chęć na aktorstwo? Wzięło się to stąd, że gdzieś w drugiej klasie liceum jakoś tak przez przypadek załatwiono nam w szkole bilety na scenariusz, można sobie było kupić bilety na scenariusz dla trzech aktorów do Teatru Stół, tam z Janem Peszkiem i z Mikołajem i z Andrzejem Grabowskim, z Szefera. No i jakoś tak przez przypadek zakupiłem ten bilet, poszedłem do tego teatru. Tak mi się strasznie spodobało, że stwierdziłem, że to chcę robić. No i cała historia. Dobra, rozumiem. A jeżeli chodzi jeszcze o, wracając do różnych form aktorstwa, co byś powiedział, że jest taką najciekawszym sposobem aktorstwa, czy sceniczne, czy gry? Jak podejść do tego? Znaczy się, wszystko ma jakby swoje, wszystko ma swoje plusy. No na pewno jeżeli chodzi o profil i kierunek szkoły i kierunku, który skończyłem, czyli wydział aktorski w szkole teatralnej, no jakby najbardziej byłem związany zawsze z teatrem, który jakby ma no, też swoją specyficzną magię, ale tak samo swoją specyficzną magię ma film, gdzie już na przykład, no tego się trzeba nauczyć, jak ktoś kończył szkołę teatralną, to niestety to aktorstwo filmowe od teatralnego różni się i to no, bardzo zasadniczo. Trzeba, są zupełnie innych środków trzeba użyć. No podobnie jak przy dubbingu, który no, jest cudowny też i którego też się samemu trzeba nauczyć, bo żadna szkoła no, nie kształci w tym kierunku. No Polsce, chyba, że ktoś założy prywatną. W Polsce chyba się nie spotkałem, nie. Żeby gdzieś tego ale mówię, że nawet szkoły ale nawet szkoły teatralne, bo nawet pracę magisterską pisałem na ten temat i to już 15 lat temu, rok po szkole, jak już mniej więcej wiedziałem, jak ta rzeczywistość wygląda, napisałem pracę magisterską, czego brakuje w nauczaniu szkolnym, co się może potem przydać człowiekowi, aktorowi do życia. No i właśnie wymieniłem takie rzeczy jak prawie brak pracy z kamerą, jak kompletny brak pracy z mikrofonem.
No i jakoś z tego, co wiem, wzięto sobie to do serca i od jakiegoś czasu tutaj w krakowskiej szkole są prowadzone takie warsztaty. Bo z tego, co się udało mi zorientować, to gra teatralna i przed kamerą jest o tyle inna, że tutaj trzeba pełnię emocji pokazać, a tutaj minimalne jakieś gesty już są zmultiplikowane przez to, że to kamera pokazuje na wielkim ekranie tego typu. No rzeczy, tak, tak no to jest coś takiego, że aktorstwo w teatrze wymaga dużo większej ekspresji. Wiadomo, jesteśmy dużo bardziej oddaleni od widza. I głos, i wszystko, i gest, i wzrok, całe ciało zresztą, no siłą rzeczy muszą być bardziej uruchomione. Co znowuż w filmie przy kamerze wygląda, no potwornie sztucznie. Dlatego te wszystkie, przy aktorstwie filmowym właśnie, te wszystkie środki ekspresyjne z ciała, co jest bardzo trudne, bo niektóre już są zauczone, trzeba w sobie schować. I grać jak najskromniej, to nie znaczy, żeby sobie coś szeptać pod nosem, tylko te same emocje, które się ma w teatrze, tak w sobie zamknąć, żeby po prostu mówić jeszcze naturalnie do tego, ale żeby to wszystko w człowieku gdzieś tam buzowało i jednak było. Co jest bardzo trudne swoją drogą i rzeczywiście, żeby się przestawić z jednego rodzaju na drugi, no to wymaga powiedzmy jakiejś praktyki i tam, no... Nie powiem, że wielu lat ćwiczeń, ale przynajmniej ileś tam razy spotkanie się i z jednym, i z drugim. Żeby być w stanie się przestawić. I znaleźć różnicę, i znaleźć jeszcze różnicę. Okej. Z osób, które nie udało się dotrzeć ostatnio, a chciałyby być, pojawiły się głosy, że rozmawiali z tutaj osobami, które były. Zaciekawiła ich sytuacja z tymi jajami, które się tam działy we Włoszech przy okazji Simpsonów. Jakbyśmy mogli prosić o mniej więcej streszczenie, co tam się działo, bo chcieliby usłyszeć na żywo, o co tam chodziło, a nie z relacji osób trzecich, jak sytuacja wyglądała. Znaczy, no nie wiem, czy... Ale całości... Czyli... To najciekawsze, myślę, bo nie wiem, ile mamy... O tym, jak zapłacili. To może o tym nie będę opowiadał, bo to było najcudowniejsze. Nie wszystko chcemy przytoczyć, nie? Ale takie... Nie, no ale jeżeli chodzi o Simpsonów, no to była cudowna robota praktycznie, bo... No i płacili dużo więcej niż u nas. Mieszkaliśmy w Rzymie praktycznie, wynajmowało nam studio mieszkanie. Graliśmy chyba w jednym z najbardziej popularnych, jakby, no, jak wyrażę się, kultowych seriali w historii, no powiedzmy, prawda, telewizji. No tak. Do tego jeszcze, oprócz, że nam płacili, to mieliśmy po 40 euro diety dziennie, plus jeszcze wyżywienie na miejscu, także żyć nie umierać w cudownym mieście. Tylko, że niestety były to czasy, kiedy, bo wiadomo, te Simpsonowie szli w telewizji Puls. No i wtedy akurat były czasy, to był 2008 rok. Rupert Murdoch niejaki, czyli właściciel Foxa, też był współwłaścicielem telewizji Puls wtedy. Tam jest taki system, że wtedy akurat wymieniała się władza polityczna, czyli kończył swoje sprawowanie urzędu prezydenta Bush, a zaczynał Obama. No i ze względu na to, że Fox jest telewizją prawicową, czyli bardziej tą bushowską, wiadomo było, że nie będą dostawali zleceń na reklamy rządowe i tym podobne rzeczy, czyli trzeba włączyć oszczędzanie budżetu i tym sposobem pozbyli się wszystkich stacji, które kupili w środkowej i południowej Europie. To jest. Jakby Fox. No i przez to też się urwał cały dubbing do Simpsonów. Po czym oczywiście zostawili jeszcze zaległości finansowe tym Włochom. No i też nie. Ale o tym może już nie będę opowiadał, chociaż to też śmieszna sytuacja. Ewentualnie jakoś w kuluarach możemy się dogadać, myślę. Ale jeszcze to, co ludzi z tego, co zebraliśmy ankiety, najbardziej ciekawiło, jakieś takie sytuacje za mikrofonu, jakieś takie śmieszne akcje, które wyniknęły z relacji aktorskich, czy przy okazji nagrań jakieś tego typu, jeżeli byśmy byli w stanie prosić o jakieś ploteczki, co tam się działo ciekawego w ramach pracy w studio. Te mniej hardkorowe może, oczywiście. Nie, no, cały czas coś się dzieje. No, głównie jest to związane na przykład z pomyłkami w tekście. Często na przykład ktoś tam czytał, było coś, przyprowadźcie tu Rejenta, ktoś przeczytał, przyprowadźcie tu Rejtana. Mała różnica. Normalna sprawa. Także głównie takie wpadki właśnie językowe są. No jeżeli chodzi o takie akcyjne, no to nie za bardzo, no bo to w sumie trzy osoby przy tej pracy są, no to tak, jeżeli chodzi...
No chyba, że na gwarach, bo oczywiście jeżeli chodzi o postaci tak główne czy drugoplanowe, to rzeczywiście się je nagrywa się je oddzielnie, ale istnieje jeszcze coś takiego jak gwary przy każdym filmie, czyli dopełnianie każdego dźwięku tymi stadionami, różnymi reakcjami tłumów i jest to wtedy praca grupowa. Najzabawniej jest, jak, bo niestety teraz już wycwanili i zapraszają osobno kobiety i osobno mężczyzn. Kiedyś to było towarzystwo mieszane zazwyczaj i dzięki temu te gwary trwały dwa razy dłużej niż powinny. Dlatego po prostu już rozdzielili od jakiegoś czasu i zazwyczaj mieszanych nie robią. A teraz jeszcze też dostałem takie zapytanie bardziej personalne. Jeżeli miałbyś wskazać inspirację aktorską swoją, ulubiony aktor, na którym można powiedzieć wzorowałeś się kiedyś w przeszłości albo dalej się może wzorujesz, kogo byś wytypował? Jedną lub kilka osób? Czy... Znaczy się wzorować to nigdy na nikim się nie wzorowałem, ale z aktorów, no, którzy moim zdaniem... No są na bardzo wysokim poziomie, albo byli powiedzmy, bo na przykład zaczynając od polskich aktorów, no to na pewno taką osobą był Roman Wilhelmi, który moim zdaniem, gdyby urodził się w Stanach, to no to byłby w tym momencie, nie wiem, aktorem klasy Roberta De Niro czy Dustina Hoffmana. Podobnie jak Janusz Gajos, który jest świetnym aktorem, nie wiem, Jan Peszek, Jerzy Trela jest doskonałym aktorem, Krzysztof Globisz, który niestety teraz, prawda, jest po wylewie i dochodzi do siebie. No jeżeli chodzi o aktorów zagranicznych, no to z pewnością no też już świętej pamięci Robin Williams, który dla mnie był po prostu no, zjawiskowy. No Robert De Niro za niektóre role też, no Dustin Hoffman wiadomo. No i ostatnio aktorem, którego po prostu uwielbiam i moim zdaniem się rozwinął, no powiedzmy w przeciągu chyba 2 czy 3 lat, bo wcześniej grywał tylko w komediach romantycznych, czyli chodzi mi o Matthew McConaughey'a. Moim zdaniem jest w tym momencie jednym z najlepszych, jak nie najlepszym aktorów na świecie. Szczególnie po serialu, bo nawet Witaj w klubie to troszeczkę była rola, prawda, znaczy świetnie zagrana, no ale chodzi mi o serial z nim pod tytułem True Detective. Ach, to nie widziałem. Ach, genialny. Tylko to nie serial dla dzieci. Tak. Tu widzę średnia wieku w sam raz, tak 16 plus, myślę. Normalne fani kucyków, prawda? Małe dziewczynki. No, co, to True Detective, to nie wiem. No, ale... Jeszcze to, co mi się przypomniało. Rozmawialiśmy o reakcjach, ale to duża część osób było przetasowanie, jak znajomi reagują, jak się opowie, że dostajesz zaproszenia na konwent od fanów kucyków. Jakie są reakcje? Znaczy, jak im opowiadam zazwyczaj, szczególnie o ostatnim z ostatnich lekcjach. Mieliśmy o tym, to jest jak Fight Club. Nie mówimy o Fight Club. Znaczy, zazwyczaj ogólnie, jak mówię, jaka jest średnia wieku, ilu jest mężczyzn, ile kobiet i w ogóle jaka jest atmosfera, to wszyscy po prostu no, traktują to z niedowierzaniem i z wielkim po prostu zaskoczeniem i rozbawieniem. Znaczy bardzo pozytywnym oczywiście. Jeszcze jedno pytanie, dostałem prośbę od koleżanki i przepraszam, jeżeli ono nie pasuje tutaj, ale... Powiem tak, że mi się opłaci zadać to pytanie. W każdym razie, jest postać Jacob z Mass Effect i on wzbudza w wersji polskiej też zainteresowanie dziewcząt w wieku różnym. Co myślisz o takiej sytuacji, że ktoś podkochuje się w postaci, którą grałeś? Bo znam kilka osób, które tak ma. O, fajne. No, nawet nie wiedziałem. No właśnie. Ciężko mi coś powiedzieć. Nie o sobie mówię. Co, ciężko mi coś na ten temat powiedzieć. No bardzo miłe to jest na pewno. To słyszycie, można wysyłać paletyki, podejrzewam. Dobra, ode mnie myślę tyle będzie póki co. Także prosimy o pytania z widowni. Coś, co nie zapytałem, coś, co was ciekawi. Mamy jedno pytanie. Ja mam pytanie, jeszcze wracam do szkoły aktorskiej. Aha. Jeszcze powtórzę. Wracając do szkoły aktorskiej, jakie tam przedmioty wspomina pan najlepiej, a jakie najgorzej, że najwięcej z nimi było problemów?
Najlepiej i najgorzej. Wiecie co, to tak naprawdę zależy nie od przedmiotu, tylko pewnie od profesora, który go prowadzi, tak myślę. Cóż można powiedzieć, co bym najgorzej wspominał ze szkoły? Jejku, nie wiem. W sumie akurat robiłem to, co mnie interesowało i w sumie prawie wszystko mi się podobało. Mniej troszeczkę zajęcia, do których akurat w tym kierunku nie mam talentu, czyli do śpiewu i do tańca, czyli jeżeli chodzi o piosenkę, umuzykalnienie. No może nie tyle były, nie tyle, że ich nie lubiłem, co były dla mnie po prostu cięższe, powiedzmy. Czy taniec na przykład. A reszta, jeżeli chodzi, bo to jest mnóstwo, czy proza, wiersz, sceny klasyczne, sceny współczesne. No jest mnóstwo jeszcze takich właśnie zawodowych też, czy wymowa, czy impostacja głosu. No to w sumie jest bardzo fajne, tylko że nie wiem jak jest teraz, bo już kończyłem te studia 17 lat temu, a czasy się troszeczkę i przepisy się troszeczkę pozmieniały, bo teraz za moich czasów to były studia 4-letnie, teraz są już 5-letnie jak każde inne. No i rzeczywiście bardzo ciężko było przez pierwsze 3 lata, ponieważ zajęcia są nie dość, że od rana do wieczora praktycznie przez pierwsze 3 lata każdego dnia, to jeszcze planowo są rozpisane na soboty, czyli połowa soboty jeszcze jest zajęta przed sesjami. Wiadomo, że trzeba się spotykać jeszcze i też w niedzielę, bo jest to praca grupowa, człowiek się sam nie nauczy w domu tego. No, także przez 3 lata naprawdę jest bardzo ciężko, chociaż jak ktoś to lubi, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajnie. Najlepszy przynajmniej był 4. rok, bo robiło się tylko 2 dyplomy, a potem można było zasmakować życia studenckiego. W końcu. Chociaż nie, no jak ten... Na pierwszych 3 latach też smakowaliśmy. Dokładnie. Ktoś? Może jakbyście mogli podchodzić do przodu, bo ten kabel ma ograniczoną długość. Jakie mam pan porady dla początkujących aktorów głosowych? Dla początkujących aktorów głosowych? No przede wszystkim poszukanie sobie w internecie skryptów z ćwiczeniami do wymowy. Jest to bardzo, no w sumie, no jedna z podstawowych rzeczy. I też... No i tutaj druga sprawa, czyli po prostu impostacja głosu tak zwana. Tutaj już jest niestety cięższa sprawa, ponieważ nie znajdziecie skryptów do nauki tego nigdzie. Tu musi niestety być ktoś, chociaż przy wymowie też. Na przykład jeżeli byście sobie ściągali jakieś skrypty, to najlepiej sobie zamówić wizytę, pójść do logopedy, żeby wam pokazał, jak prawidłowo należy układać usta do danych spółgłosek, przy wymowie samogłosek, jak układać język, bo to też jest ważne właśnie w trakcie takich ćwiczeń. I podobnie jest z impostacją głosu, tylko tutaj to bym radził właśnie nawet wziąć sobie ze 3-4 przynajmniej, chociaż nie, no tutaj już no ciężko, bo tu już musi być na przykład pianino, już ewentualnie można poprosić kogoś, żeby nagrał wprawkę, nie wiem, na dyktafon czy na coś. Ponieważ zazwyczaj impostacja głosu polega na wyśpiewywaniu różnych... No różnych wprawek, jak na, nie wiem, jak na fortepianie czy na pianinie, prawda, jak grają muzycy, to żeby ćwiczyć, prawda, żeby nie wypaść z formy, grają różne wprawki. To podobnie właśnie się wyśpiewuje z akompaniamentem fortepianu przy impostacji głosu. Zazwyczaj pewne wprawki, tylko no, jakby śpiewem bardziej powiedzmy operowym. Znaczy szuka się tego głosu, jak go wydobyć, rezonatorów wszystkich. Także ważne są zajęcia z tej impostacji. Znaczy to też zależy od profesora, bo niektórzy niestety prowadzą w ten sposób, a ja miałem akurat przyjemność jeszcze 2 lata mieć zajęcia z panią Olgą Schweiger, która jest no, rzeczywiście jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w tej dziedzinie. I ona znowu rzuciła świadomości, oprócz oczywiście samej technicznej rzeczy wydobywania tego głosu, świadomości, jak znaleźć ten głos w sobie i jak nim operować, żeby on był powiedzmy, no wiecie, jak człowiek jest na scenie, dajmy na to, a ktoś siedzi w ostatnim rzędzie i ktoś ma coś szepnąć, to jednak musi być słyszalny w tym ostatnim rzędzie, prawda? Do tego służą właśnie te zajęcia. No i rzeczywiście Olga Schweiger uczyła nas bardziej świadomości mówienia, bardziej świadomości, żebyśmy wiedzieli, co mówimy i wtedy automatycznie jakby ten dźwięk dochodzi do ostatniego rzędu. No ale to już jakby jest wyższa szkoła jazdy. Najfajniej sobie jest po prostu zamówić parę takich lekcji u kogoś, kto się tym zajmuje, ale u kogoś, kto się tym zajmuje, albo kto chociaż się na tym zna, nawet u studenta jakiegoś, nie wiem, albo byłego studenta, albo obecnego wydziału wokalnego na Akademii Muzycznej. No, to takie dwie porady, czyli wymowa i głos, od których należy zacząć.
No a później już po prostu szukanie, powiedzmy tutaj w Krakowie jest też parę studiów nagrań. Nagranie się u nich w banku głosów, dajmy na to. Nie ma niestety studiów dubbingowych w Krakowie, chyba że ktoś coś otworzył, ale nie słyszałem o niczym takim. Także bardziej są niestety tylko i wyłącznie nagrywane tutaj w Krakowie reklamy. No ale myślę, że to też jest fajna rzecz, żeby jakoś od tego zacząć. Także to są te trzy rzeczy. No a jeżeli chodzi o dubbing, no to czwartą by była Warszawa niestety tylko. Ewentualnie chyba Katowice i Szczecin, bo tam jeszcze są po jednym. Jeszcze Alvernia, tylko że Alvernia to chyba gry komputerowe tylko. Ale tam chyba gry komputerowe zdaje się tylko robią, nie? Filmy też? Także, tylko że tam już trzeba być, no, trzeba być profesjonalistą, żeby do Alverni akurat się dostać na jakiekolwiek zlecenie. Nie, oni tam robią fajne rzeczy, bo to co akurat robiłem też, byłem raz w CD Projekcie z moją córką. Akurat nie grałem w Wiedźmina tego najnowszego, ale ona jako dziesięciolatka po prostu była w studio i robiono jej zdjęcia, na których potem wiadomo na oczach, które wyrażają emocje, prawda, jakby nakładano maski z postaci jakiejś dziewczynki dziesięcioletniej w tym Wiedźminie 2. Nie wiem, czy kojarzycie taką postać, czy graliście w to, czy nie, trójkę, sorry nawet. W każdym razie bardzo ciekawie taka praca wygląda. U niej akurat chodziło tylko o twarz, ale jeżeli chodzi o produkcję właśnie takich gier i w ogóle animacji filmów, bo też raz nie było jeszcze po prostu kłapów i graliśmy do aktorów, którzy angielskich, amerykańskich, którzy byli w rogu ekranu, do ich kłapów. I też animacje, które są już jakby bardziej ludzkie, fajnie wygląda nagrywanie tego, ponieważ w takich właśnie studiach na greenboxach ludzie mają poprzyczepiane czujniki, tak, ruchu, dokładnie, na które potem jest nakładana animacja. Także wygląda to niesamowicie, no i jest to rzeczywiście fajna, też fajna zabawa. Akurat ja jeszcze nie brałem w czymś takim udziału, no ale jak mówię, moja córka brała, także mniej więcej. I też widziałem, na czym to polega, jak już wyglądało w kwestii, bo skończyłeś szkołę aktorską, prawda? I jak to wygląda w ogóle zaczęcie takiej pracy? Czy zapraszają cię na castingi, czy samemu trzeba się gdzieś próbować dopchać, czy po prostu od razu szkoła organizuje jakieś takie rzeczy? Jak to działa? Nie, szkoła gdzie? W prawdziwym świecie. Niestety, samemu trzeba. Znaczy się, no, kończy się szkołę i się jest od razu wyrzuconym na głęboką wodę, tak prawdę mówiąc. Jeszcze ja kończyłem za czasów, kiedy nie było kompletnie pieniędzy na kulturę i w ogóle gdziekolwiek, jakikolwiek angaż dostała no, niecała połowa mojego roku. No ja akurat dostałem w Szczecinie, ale szybko tam po pół roku stamtąd uciekłem. A wygląda to tak, że zazwyczaj, no przynajmniej kiedyś, teraz to już rzadko to się zdarza, ale przyjeżdżają dyrektorzy teatrów na dyplomy. Jest jeszcze tak zwany festiwal w Łodzi dyplomów szkół teatralnych, czyli zjeżdżają się szkoły z całej Polski, przynajmniej te państwowe, czyli z Wrocławia, z Gdyni bodajże teraz, tak, czy w Gdańsku, ona jest z Warszawy, z Łodzi i z Krakowa i przedstawiają swoje dyplomy, no i też tam zazwyczaj się zjeżdżają dyrektorzy. No a u mnie to wyglądało właśnie w ten sposób, że dostałem angaż w Szczecinie, ponieważ przyjechał jeden dyrektor właśnie ze Szczecina. Uciekłem stamtąd, ponieważ byłem po rozmowach już z Jerzym Grzegorzewskim, wtedy już świętej pamięci dyrektorem Teatru Narodowego. Tam też miałem akurat moją obecną żonę, wtedy jeszcze narzeczoną, także jakby no łatwiej miałem gdzie mieszkać przy okazji. No i potem 12 lat jakby spędziłem też w tym Teatrze Narodowym, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, o dubbing, o filmy, no to już wszystko trzeba samemu latać ze zdjęciami. A dubbing w ogóle był taki specyficzny, że chodziłem na jakieś castingi rzeczywiście parę razy, ale coś jakoś nie załapało. Dopiero gdzieś poszedłem do Eli Bednarek. Skądś poleciła moja koleżanka znowuż z roku. Tam u niej zagrałem raz, coś widać załapało i ona zaczęła przedstawiać kolejnej osobie, zagram u kolejnej i tak się po prostu porozchodziło po wszystkich studiach. I w ten sposób się załapam jakoś do dubbingu, do którego tak naprawdę, powiem wam szczerze, no jakoś no, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ponieważ aktorom tak samo, ponieważ no, to trzeba umieć, jednak to już nawet sama technika, czyli wpasowanie się w kłapy, czyli no, sam rytm tego i też, nie wiem, umiejętność właśnie zmiany głosu, postaci, no tego też trzeba się nauczyć i to wymaga czasu, a zazwyczaj studia nie mają na to
prawda, czasu wolnego, bo wiadomo, że czas to pieniądze w wypadku studiów nagrań. No to dziękuję w takim razie. Jeszcze ktoś? Pytanie jakieś? Nie widzę żadnych chętnych do pytań, więc może jeszcze jedno pytanie od Wolfa. Pytanie nie, ale coś, co też się... O, dostałem mikrofon. Coś, co też się pojawiło od paru osób, czyli to, co rozmawialiśmy. Co by było, gdyby zamiast Króla Sombry twój głos otrzymał Lord T-Rex z ostatnich odcinków? Mam tutaj parę cytatów, żebyśmy mieli możliwość wglądu. Damy chwilę. Mam nadzieję, że tak, w razie czego. Sobie kucyk, zapewniam cię, nie jestem przyjacielem. Jam jest Lord T-Rex, tak? System to, co powinno być moje. No Jezu, no i teraz mam z Tomkiem, z nim ten, wódkę piłem 2 tygodnie temu. Nie mówimy, że będzie, że to ma być lepiej, gorzej, tylko inaczej. Dobra, na wszelki wypadek, jak mi wysłałeś plik, to posłuchałem tylko pierwszego zdania Tomkowego. Dobra. To przyjaciel czy wróg? Myśli sobie kucyk. Zapewniam cię, nie jestem przyjacielem. Jam jest Lord T-Rex. Odzyskam to, co powinno być moje. Co najwyżej. Co? Jeszcze? A? Dobra. Jak to jest? Odkryć, że wkrótce każdy kucyk będzie mym sługą, a wy nic nie możecie na to poradzić. Jest mrok, nie? Tak. To może nawet bez mikrofonu. Księżniczko Twilight! Masz coś, co należy do mnie! Dobra, i o to nam jest. Znaczy też wszystko trudno, wiecie, to jest zawód niewymierny. Ciężko określić, czy ktoś coś robi lepiej, czy ktoś jest gorszy, szczególnie jak ludzie są na podobnym poziomie. To zależy po prostu, no niestety, tutaj nie jest jak, nie wiem, w sporcie, jak w skokach narciarskich, zeskoczysz 120, prawda, i masz ten. To jest zawód niewymierny i tak naprawdę to, czy się ktoś komuś podoba, czy nie, zależy od tego widza po prostu gustu i punktu spojrzenia. I... Jest to zawód po prostu niestety niewymierny. Straszny. No chyba, że ktoś jest rzeczywiście, no nie wiem, Robertem De Niro, no to wtedy wiadomo, że... Na pewno nie ma jeszcze jakichś pytań? Jeszcze ostatnia szansa? Jeszcze jest jedno pytanie. Dobra, już. No dobrze, bo my się tak wcześniej przygotowałyśmy, bo my pana bardzo lubimy, ale z powodu innej roli, która po prostu podbiła nasze serca. Może pan pamięta dużego smoka Gruga Loragana? Pan podkładał mu głos, tak wyglądał. I czy w takim razie mogłybyśmy może prosić o jakiś mały podpisik? Tak, no pewnie. Będziemy bardzo szczęśliwe. O, super. Takie rzeczy jak tutaj autografy, to będziemy w stanie załatwić teraz, zaraz jak to spotkanie się skończy, tak by the way. Monika i Kinga. Ale była pierwsza, nie? Jeżeli ktoś ma coś jeszcze do podpisania tutaj, to zapraszamy do stolika. Moim Państwa gościem był Mikołaj Klimek! Dziękuję. Zawsze chciałem to powiedzieć. O, już. No to nie ma wyłącznie.